Zapraszamy naszą prelegentkę, panią Monikę Szczepanik. No i myślę, że zaczynamy. Porozumienie bez przemocy to jest takie pojęcie, pod którym kryje się ileś założeń dotyczących tego, jak budować relacje z innymi ludźmi i jak budować relacje z sobą. I jeśli chcecie rzeczywiście przyjąć to porozumienie bez przemocy, wiecie, jakby zaufać mu, to pierwszy krok, jaki warto zrobić, to jest sprawdzić, czy ja mam ochotę zaufać założeniom porozumienia bez przemocy. Tych założeń jest kilkanaście, ale ja na dzisiejsze spotkanie wybrałam 5. Pierwsze założenie. Wszystko, co ludzie robią, robią, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Drugie. Ludzie chętnie z nami współpracują, jeśli wiedzą, że dla nas są ważne ich potrzeby, że ich potrzeby zostaną usłyszane, wzięte pod uwagę. Trzecie założenie. Każdy człowiek posiada zasoby, które pozwalają mu na współpracę. Czwarte założenie i ono jest bardzo ważne w relacji rodzic-dziecko. Na płaszczyźnie stosunków międzyludzkich panuje równorzędność. To oznacza, że ja i moje dziecko mamy taką samą wartość w relacji. I jakby w tym miejscu porozumienie mówi o tym, że rodzicielstwo to nie jest hierarchiczność, tylko to jest równorzędność. Ale to nie znaczy, że dzieci są nam równe, bo one przecież mają mniej doświadczenia, mniej zasobów, ale są tak jak my, jednostkami ludzkimi i dlatego zasługują na taką samą godność, jaką my mamy. I piąte cudowne założenie, że za każdym mnie kryje się tak. I że kiedy dziecko mówi na mnie, to ono tak naprawdę mówi tak sobie. I temu wątkowi ja poświęcę dzisiaj sporo uwagi. Porozumienie bez przemocy nazywane jest komunikacją empatyczną. I ważne jest, żeby wiedzieć, komu w danej sytuacji, jak ja w danej sytuacji chcę postąpić, co ja chcę zrobić. Czy chcę być otwarta na komunikaty od drugiego człowieka i wtedy słucham, co on mówi, a za jego słowami odkrywam uczucia i jego potrzeby. Czy chcę opowiedzieć drugiemu człowiekowi o tym, co jest dla mnie ważne, co ja czuję i czego ja potrzebuję? Albo czy w tej relacji, w tej komunikacji dzieją się jakieś trudne rzeczy dla mnie i dlatego ja postanawiam zatroszczyć się o siebie i dać sobie empatię, żeby zobaczyć, co się uruchamia, kiedy ta druga osoba do mnie mówi, co się we mnie uruchamia. I zobaczcie, że my dzisiaj w tej komunikacji z innymi ludźmi chcemy i mówić, i słuchać, i dawać sobie empatię i temu drugiemu. I to czasem jest bardzo, bardzo trudne. I porozumienie uczy dokonywania wyboru. Czy ja teraz słucham swojego dziecka, czy ja teraz chcę mu coś powiedzieć ważnego. Żeby, wiecie, nie mieszać tego i dzięki temu budować taką atmosferę, w której jedna ze stron może być w pełni albo wysłuchana, albo w pełni może się wyrazić.
Nie wiem, czy znacie takie niepowiedzenie, tylko taki cytat Ryszarda Kapuścińskiego. On w którejś ze swoich książek napisał, że rozmowy dzisiaj to są przydługie monologi. Że my czekamy, tak wiecie, nawet kiwamy głową ze zrozumieniem i czekamy, żeby ta druga osoba wzięła oddech albo zrobiła kropkę. I wtedy mówimy, a ja się z tobą nie zgadzam. I wiecie, i znowu wygłaszamy swój monolog. I to nie jest rozmowa. I my, rodzice, często to robimy swoim dzieciom. I porozumienie uczy, jak mówić, żeby z jednej strony być usłyszanym, ale z drugiej strony, żeby naprawdę słyszeć drugiego człowieka. Jest takie powiedzenie, że w życiu nie chodzi o to, żeby wszystkie rzeczy robić we właściwy sposób, tylko o to, żeby robić właściwe rzeczy. A Marshall Rosenberg, jak prowadził warsztaty dla rodziców, Marshall Rosenberg jest twórcą porozumienia bez przemocy, to mówił do rodziców, że nie chodzi o to, żebyśmy jako rodzice byli idealni, tylko żebyśmy byli z każdym kolejnym dniem coraz mniej głupi. Coraz mniej głupi to znaczy, żebyśmy uczyli się, co działa w naszej rodzinie i to praktykowali, a odrzucali to, co nie działa. Ja bardzo, bardzo lubię cytaty, więc mam jeszcze jeden, taki mem, który chodzi po Facebooku, który brzmi tak. Jeśli powtórzyłeś swojemu dziecku coś 50 razy i ono tego nie zrobiło, to zgadnij, kto z was uczy się wolniej. I porozumienie bez przemocy daje mnóstwo narzędzi do tego, żebyśmy się uczyli. Po prostu. W porozumieniu bez przemocy są tak zwane cztery kroki porozumienia. To jest obserwacja, uczucia, potrzeby i prośby. I cała zmiana naszego sposobu myślenia i mówienia według mnie zaczyna się właśnie od zdolności nauczenia się obserwacji. Jak zrobicie sobie taką własną retrospekcję i wycieczkę do siebie, to jak wam podam różne przykłady, to zobaczycie, że my jako ludzie głównie interpretujemy, mało obserwujemy. Jak wchodzimy do pokoju naszego dziecka i widzimy klocki na podłodze, książki powyciągane z regału, to zwykle mówimy, dlaczego tu jest taki bałagan. I to nie jest obserwacja, to jest nasza ocena tej sytuacji, to jest interpretacja. Jak poprosiliśmy męża o to, żeby wyciągnął naczynia ze zmywarki i on tego nie zrobił, i jak wchodzimy i to widzimy do kuchni, to mówimy, dlaczego ty nawet tego nie możesz zrobić? Dlaczego ty jesteś taki leniwy? Ty w ogóle nie chcesz mi pomagać. I to też nie jest obserwacja. To jest po prostu interpretacja. I wiecie, jak ludzie, jak my interpretujemy zachowania ludzi, to ludzie często się bronią. Dlatego, że nikt nie chce być źle oceniany. I wtedy jest bardzo łatwo o taką, no i znowu moje ulubione, jak to było, otarcie, tak? O walkę, no właśnie. Obserwacja jest dlatego potrzebna, że kiedy jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, to być może obserwacja jest jedynym momentem, co do którego my się zgodzimy. Jeśli ja powiem mojemu dorastającemu dziecku, że jak wychodziłeś z pokoju, to zamknąłeś w taki sposób drzwi, że było je słychać, to ono powie, tak zrobiłem, tak. Ale jak ja powiem, że trzaskasz drzwiami, że to jest niekulturalne, to być może usłyszę, nie trzaskam.
Więc obserwacja jest tym być może jedynym momentem w czasie na przykład konfliktu, kłótni, awantury, w którym my się możemy spotkać. I są takie rzeczy, które nie są obserwacją. I jeśli my się tych rzeczy nauczymy i systematycznie będziemy je eliminować z naszego słownika, to łatwiej będzie ludziom z nami rozmawiać, chcieć rozmawiać. Zobaczcie, wszystkie kwantyfikatory, zawsze, nigdy, wszyscy, nikt, znowu, nadal, to nie jest obserwacja. Uogólnienia, kobiety tak mają, mężczyźni nie wyrażają uczuć, kobiety są płaczliwe, dziewczynki mają być grzeczne, to jest uogólnienie, to też nie jest obserwacja. Jak stosujemy różnego typu wzmocnienia, za głośno mówisz, za cicho śpiewasz, za mocno trzaskasz tymi drzwiami, to nie jest obserwacja. I to, co bardzo, bardzo często robimy, też nie jest obserwacją. Kiedy zaprzeczamy uczuciom, mówimy, nic się nie stało, nie ma o co płakać, źle mnie zrozumiałeś, nie, było inaczej. To też nie jest obserwacja. Drugim krokiem są uczucia. Jak mówię kroki, to wyobraźcie sobie fundament, na którym zbudowany jest dom. Jeśli ja wiem, że ważna jest obserwacja, ważne jest wyrażanie uczuć, ważne jest mówienie o swoich potrzebach i wyrażanie próśb, a nie żądań, to narzędzia, które będę wybierała do budowania relacji z moim dzieckiem, mają fundament i te narzędzia będą taką nadbudówką do tego fundamentu. Bez fundamentu nie da się zbudować domu. Ten fundament jest potrzebny i dlatego o nim mówię. Więc drugą cegłą albo drugim filarem w tym fundamencie są uczucia. I Schopenhauer mówił o tym, że my mamy coś mądrzejszego w sobie niż głowę, to są uczucia. I mówi się o tym, że uczucia są takim naszym drugim mózgiem, bo one pojawiają się dużo szybciej w naszym ciele niż informacja w naszym umyśle. I to jest tak, że wszystko, czego my w życiu doświadczamy, wywołuje w nas emocje, uczucia. Jeśli my będziemy mieć kontakt z naszymi uczuciami, to szybciej będziemy wiedzieć, czego chcemy. Bo uczucia są jak sygnalizacja świetna. Zobaczcie, jak zapala się zielone światło, to jest komunikat jedź. Pomarańczowe jest komunikatem, najlepiej jest zwolnić. Nie, za chwileczkę będzie zmiana świateł. Czerwone stój. Kiedy pojawia się we mnie jakaś emocja, na przykład irytacja, zniecierpliwienie, frustracja, to dlatego, że coś się dzieje, co nie jest dla mnie komfortowe. Jakaś moja potrzeba, która jest dla mnie ważna, nie jest zaspokojona. Jak pojawia się euforia, oczarowanie, radość, spełnienie, to dlatego, że moje potrzeby są zaspokojone. Może znacie z własnego podwórka taką sytuację, w której to albo wy, albo wasz partner wchodzicie do domu, trzaskacie drzwiami, albo on trzaska i słyszycie pytanie, co się stało? I mówicie nic. Ale ten drugi was dobrze zna i mówi, no ale przecież widzę, że coś się stało. A wy mówicie, nie, nic się nie stało. On mówi, kurczę, jakbyś mi powiedziała, co się stało, to może łatwiej byłoby nam się dogadać. I my mówimy, przecież mówię, nic się nie stało. Nie mam kontaktu ze swoimi emocjami, w związku z tym mówię rzeczy, które nie opowiadają o tym, co się tak naprawdę dzieje, tylko są jakąś maską, jakąś zbroją moją. I porozumienie uczy mówienia o tym, co się dzieje w moim świecie wewnętrznym, ponieważ, zobaczcie, uczucia to jest coś, co nas wszystkich łączy.
wszyscy ludzie na całym świecie mają takie same uczucia i takie same potrzeby. Niezależnie od płci, wieku, miejsca urodzenia, ludzie odczuwają radość, smutek, frustrację, złość, euforię. Powiedziałam, że uczucia są jak sygnalizacja świetna, która mówi nam o potrzebach. I tak naprawdę klucz porozumienia bez przemocy właśnie leży w potrzebach. Jak na warsztatach, które prowadzę, rysuję ludzika porozumieniowego, to głowa tego ludzika to jest obserwacja. Ciało w kształcie serca to są emocje. Brzuch to są potrzeby. I bardzo to lubię, dlatego że zobaczcie, nasze dzieci pochodzą z brzucha. W wielu kulturach w brzuchu jest energia. Niektóre kultury wierzą nawet, że jest tam dusza. W brzuchu jest to, co jest naszą siłą i naszą mocą. I potrzeby są siłą napędzającą nas do działania. Wszystko, co robimy, robimy, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Zaspokojenie tych potrzeb jest, wiecie, jest istotą naszej egzystencji. I teraz, tak jak wszyscy ludzie na całym świecie mają takie same uczucia, to potrzeby mają wszyscy ludzie, takie same. Potrzeby są uniwersalne. Każdy na całym świecie chce czuć się bezpiecznie, chce być kochany, chce być ważny, chce odpocząć, chce doświadczać piękna, potrzebuje więzi, współpracy i tak dalej, i tak dalej. I to, co nas różni między sobą, to są strategie, które my wybieramy, żeby zaspokoić potrzeby. Chcę Wam podać przykład tej różnorodności w strategiach. Jak rodzimy nasze dzieci, odkładamy je, jak już przyjedziemy do domu, odkładamy je do łóżeczka i one w którymś momencie się budzą i zaczynają płakać, to dlatego, że nie ma blisko kogoś, kto jest gwarantem bezpieczeństwa. I my idziemy do nich, bierzemy na ręce i one się uspokajają. Płacz jest strategią malucha na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy zaprowadzamy pierwszy raz trzylatka do przedszkola, to ten trzylatek nie chce się oderwać od naszej spódnicy. Zabiera do przedszkola pieluchę albo misia. Płacze i mówi, ja tu umrę, jak mnie zostawisz. Kopie panią. Krzesła się trzyma i nie chce wyjść z szatni. To są strategie, które mają mu dać poczucie bezpieczeństwa. Kiedy nasze nastolatki palą papierosy za winklem szkoły, ubierają kaptur na lekcji, siedzą na telefonie na lekcji, a teraz w edukacji zdalnej nie uruchamiają kamerki, to jest duże prawdopodobieństwo, że robią to dlatego, żeby czuć się bezpieczne, dlatego że chcą być takie same jak inne, jak inni nastolatkowie, jak ich rówieśnicy. Być może jesteście takim pokoleniem jak ja, które wzięło kredyt we frankach szwajcarskich po to, żeby kupić mieszkanie. Słuchajcie, ja naprawdę nie wzięłam go po to, żeby dzisiaj zastanawiać się, jak go spłacę, tylko dlatego, żeby czuć się bezpieczna, żeby mieć mieszkanie, azyl bezpieczeństwa. Kiedy nasi rodzice, pokolenie 60, a może 70-latków, co niedzielę zaprasza nas na obiad albo dzwoni do nas kilka razy w tygodniu i pyta, jak ci leci, to dlatego, żeby zaspokoić swoją potrzebę bezpieczeństwa. I jest tak, że niektóre z potrzeb sprzyjają życiu. Myślę, że te, które wymieniłam, są takie. Ale są też potrzeby, są te, nie potrzeby, tylko strategie, przepraszam, że kiedy my wybieramy strategie, to one sprzyjają życiu. Ale możemy czasem wybrać zachowania, które wcale nie są dla życia dobre.
I zobaczcie, że takie strategie dzisiaj wybierają ci, którzy postanowili w sposób siłowy wprowadzić gdzieś porządek. Albo w sposób siłowy wyrazić niezgodę na coś. I tak przecież robią terroryści. Ci, którzy podrzucają bomby, to jest jakieś prawdopodobieństwo. Wiecie, że robią to dlatego, żeby w ich kraju ich dzieci i ich żony były bezpieczne. Żebyśmy my z tej naszej cywilizacji nie mówili im, że on nie może mieć 5 żon. To jest strategia, która niszczy życie. Porozumienie bez przemocy daje możliwość wyboru strategii, które życiu sprzyjają i które życie budują, ponieważ jeśli ja wiem, czego ja potrzebuję, to ja szukam strategii, które zaspokoją moją potrzebę, ale też uwzględnią drugiego człowieka. Tego chociażby w mojej rodzinie, mojego męża, moje 2 córki. I chcę powiedzieć ostatnią rzecz o potrzebach, moim zdaniem najważniejszą. Potrzeby są moje. To znaczy, że to ja szukam strategii na zaspokojenie moich potrzeb. To ja potrzebuję, a nie potrzebuję, żebyś ty. I zobaczcie, kiedy ja potrzebuję, żeby na przykład był ład i porządek w pokoju mojego dziecka, to ja szukam strategii na to, żeby tą potrzebę swoją zaspokoić. To może być strategia, że poproszę moje dziecko, ale jeśli ono ma potrzebę ekspresji, zabawy, fantazjowania, no to w tym momencie ono nie będzie chciało zrealizować mojej potrzeby. I to, czego mnie nauczyło porozumienie bez przemocy, to jest to, że moje dziecko to jest tylko jedna, przynajmniej z 5 innych strategii na porządek w pokoju mojego dziecka. Bo mogę to zrobić sama, mogę do tego zaangażować mojego męża, mogę wynająć panią do sprzątania, albo mogę zamknąć drzwi do pokoju i nie widzieć tego bałaganu. Cześć, Magdo. Czwartym filarem i czwartym fundamentem porozumienia bez przemocy są prośby. I znowu Was zapraszam do tego, żebyście zrobiły sobie taką retrospekcję, chociażby dzisiejszego dnia, i zobaczyły, ile razy rzeczywiście poprosiłyście o coś, czy to swoje dziecko, czy swojego partnera, czy jakiegoś innego dorosłego, a ile razy żądałyście. Jest jedna różnica, tylko jedna, między prośbą a żądaniem. Prośba przewiduje odmowę, żądanie nie. Jeśli w takim razie prosimy o coś ludzi, ale nie ma w nas miejsca na to, żeby usłyszeć od nich nie, ja tego nie chcę zrobić, to jest żądanie. I tak jak powiedziałam na początku naszego spotkania, nie jest możliwe, żebyśmy cały czas byli w duchu porozumienia bez przemocy. Bo jeśli ja wchodzę w piątek po całym tygodniu ciężkiej pracy do domu i w tym domu jest tak zwany Sajgon, to ja naprawdę nie mam miejsca na poproszenie, żeby były moje dzieci cicho. Tylko ja chcę powiedzieć cicho. I to jest moje żądanie. I to nie jest tak, że w porozumieniu... To porozumienie jest o tym, żebym dokonywała wyborów i brała na siebie konsekwencje moich wyborów. Bo jeśli ja nie mam miejsca na poproszenie, tylko żądam czegoś od moich dzieci,
to wiecie, ja nie jestem zdziwiona, że moja najstarsza córka trzaśnie drzwiami. No bo przecież ja żądam. To nie jestem zdziwiona, że ona coś burknie pod nosem, bo trzeba zrobić to, co matka jej powiedziała. Co to znaczy, że nie jestem zdziwiona? To znaczy, że ja to przyjmuję i nie przerzucam odpowiedzialności na nią, mówiąc, ostatni raz tak się odzywasz do matki. Nie? Tylko mówię, no tak, ja żądam, no to taka jest jej postawa. I tyle. Są rzeczy, które można zrobić, prosząc ludzi, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, żeby nasza prośba rzeczywiście była uwzględniona. Żeby ludzie nam mówili tak. I to są dwie rzeczy. Po pierwsze, dużo łatwiej ludziom jest odpowiadać nam tak, jeśli my mówimy, czego chcemy, a nie czego nie chcemy. I znowu mam dla Was taki przykład. Zobaczcie, w małej poczekalni u lekarza jest mama z 5-letnią dziewczynką. Od 20 minut czekają na wizytę i jeszcze pewnie mają przed sobą jakieś 15 minut. W poczekalni jest dużo ludzi. I ta mała dziewczynka w którymś momencie no, zaczyna nudzić się siedzeniem na krześle. No kto się nie nudzi? Nawet dorośli się nudzą. I zaczyna machać nogami. I tam machając tymi nogami trąca pacjenta, który czeka w kolejce. I mama do niej mówi, nie machaj nogami. No więc mała dziewczynka zaczyna się kołysać. I też znowu uderza jakiegoś tam pacjenta swoim ramieniem. I mama do niej mówi, nie kołysz się. Więc dziewczynka zaczyna robić la 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 la. I mama mówi, nie śpiewaj, nie widzisz, że tu są ludzie, jesteśmy w poczekalni. I zobaczcie, za każdym razem ta dziewczynka zrobiła to, o co ją poprosiła mama, ale mama nie jest zadowolona. Dlatego, że mama jej mówi, czego ona nie chce, a nie mówi, czego chce, i dziewczynka nie wie, czego chce ta mama. Czego chce mama? Mama chciałaby, tak jak ta dziewczynka, żeby mogły już wejść do lekarza, żeby ich czas w poczekalni się skończył i chciałaby, żeby jej córka zajęła się czymś, co nie będzie przeszkadzało innym ludziom. Więc prośba, którą mogłaby wyrazić do swojej 5-letniej córeczki, mogłaby brzmieć, słuchaj, czy możesz pokolorować tą książeczkę? Czy możesz pograć na moim telefonie? Czy możesz usiąść bliżej mnie, a ja ci po cichu będę czytać? To jest prośba o to, czego ja chcę. A drugi element prośby to jest prośba powinna być konkretna i powinna przewidywać zasoby, a pod zasobami mam na myśli wiek, stan emocjonalno-fizyczny tej drugiej osoby. Czy 5-letnią dziewczynkę można prosić o to, żeby przez 30 minut siedziała w bezruchu? Nie. Dzieci nie są do tego stworzone. Ona ma tylko 5 lat. Ale czy można ją poprosić o to, żeby kolorowała kolorowankę? Tak, bo dzieci lubią kolorować. Po prostu. Dobra, to zobaczcie. Mamy fundament porozumienia bez przemocy. Mamy obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby. Ja Was zachęcam do tego, żeby bardzo pomału w swoim tempie uczyć się patrzeć na to, co nas otacza, przez obserwacjami po prostu. Obserwacją jest to, co ja widzę, co ja słyszę, co ja czuję, jak ja to pamiętam. Wiecie, obserwacja to jest oko kamery albo aparatu. Jak
dam obserwację, to ci, którzy patrzą na to samo, powiedzą tak, to jest właśnie tak. Zachęcam Was do tego, żebyście uczyły się rozpoznawać, jakie są Wasze emocje i żebyście poszerzały, wiecie, swój słownik poznawczy, dlatego że nas na żadnym etapie edukacji nie uczą słów do wyrażania swoich emocji. Wiem, że to jest nagrywane, ale zdradzę Wam i tak sekret i w tym sekrecie będzie wulgaryzm. Pamiętajcie, że on jest w cudzysłowie. Przed porozumieniem bez przemocy, nie wiem, czy w ogóle mam teraz stresa, nie wiem, czy mogę powiedzieć wulgaryzm, jak wiem, że to będzie nagrywane. To zrobię kropki. Przed porozumieniem bez przemocy, emocją, którą bardzo mocno odczuwałam, było wy. I tu kropeczki. Silniejsza forma złości. I to było tak, że ja czułam trochę tego, średnio tego albo dużo tego. I kiedy zaczynałam odkrywać porozumienie bez przemocy, to się okazało, że tą emocję można opisać nie słabo, średnio albo bardzo, tylko że są takie słowa jak zniecierpliwienie, irytacja, frustracja, niepokój, wkurzenie i złość. I nasze dzieci i też my jako dorośli naprawdę mamy bardzo mało słów do tego, żeby opisać swoje emocje. Więc ściągnijcie sobie z jakiejkolwiek strony listę uczuć, powieście ją na lodówce i nauczcie się uczuć. Uczucia mówią nam o naszych potrzebach. I tak jak jest lista uczuć, tak jest też lista potrzeb i my możemy nauczyć się po prostu słów, które określają, czego my potrzebujemy, czego my chcemy. Mogę potrzebować wsparcia, ale mogę też potrzebować realnej pomocy. Potrzebuję bezpieczeństwa emocjonalnego, ale też bezpieczeństwa fizycznego. Potrzebuję być widziana, czasem usłyszana, a czasem potrzebuje być wzięta pod uwagę. I jak ja znam te słowa, to dużo łatwiej mi jest wyrażać to, czego ja potrzebuję. I dzieci naprawdę, to jest moje doświadczenie, nie tylko jako mamy, ja też pracuję w szkole i dzieci bardzo, bardzo chcą nas wspierać. Dlatego, że dzieci są od nas zależne. One czerpią z nas dorosłych i one to wiedzą. W związku z tym one chcą nas wspierać, ale one chcą wiedzieć, czego my potrzebujemy, po to, żeby sprawdzić, czy one mogą nam to dać. I chcę przejść teraz bardzo do dzieci i do tego, co daje porozumienie bez przemocy, no właśnie w tej relacji z dziećmi. Jak ja patrzę na rodziców, jak pracuję z rodzicami, czy to na warsztatach, czy na konsultacjach indywidualnych, to widzę takie dwie postawy, jakie mają rodzice. Jedna postawa to jest taka, że oni chcą, żeby dziecko robiło to, co oni mówią, ponieważ uważają, że to jest dla dobra dziecka. I to jest taka postawa, którą ja nazywam postawą siły i wyższości. I druga taka postawa to jest taka, że rodzice chcą zrozumieć, dlaczego ich dziecko robi tak, a nie inaczej. I dla mnie to jest postawa zrozumienia i porozumienia. I w obu tych postawach rodzice dla mnie troszczą się o to samo. Chcą mieć relację z dzieckiem, która będzie dla nich satysfakcjonująca. Chcą, żeby ich dziecko radziło sobie w świecie. Naprawdę życzą temu dziecku dobrze. Tylko wybierają różne strategie do budowania relacji z dzieckiem. Porozumienie bez przemocy to jest ta postawa, w której ja chcę zrozumieć Ciebie,
Chcę, żebyś ty, mały człowieku, zrozumiał mnie i chcę, żebyśmy się porozumieli. I ja porozumienie bez przemocy nazywam dwukierunkową drogą, bo to jest droga ode mnie do ciebie, od ciebie do mnie, a jeszcze na tej dwukierunkowej drodze są ronda, że ja się troszczę o siebie, a ty się troszczysz o siebie. I chcę wam pokazać przynajmniej 4 różne strategie na budowanie właśnie takiej relacji, o której powiedziałam. Chcę tylko się upewnić, Magdo, albo u ciebie, albo u Ani. Do 17:30, prawda? Na czacie Agnieszka napisała, że tak, do 17:30. Dobra. Bo jak ja się rozkręcam w mówieniu, to czasem po prostu jestem zagubiona w czasie i nie wiem, ile jeszcze jest. Ja lubię mówić. Okej, no to chodźmy do tych strategii. To jest moje przekonanie i też to, co widzę. Najtrudniej jest nam w relacjach z ludźmi, którzy są nam najbliżsi. Mi jest dużo trudniej z moim mężem niż z moimi dziećmi. To wynika z tego, że ja noszę swój bagaż doświadczeń. Ta druga dorosła osoba nosi też swój bagaż doświadczeń. I wiecie, jak ma się 40 lat, to w tym bagażu doświadczeń jest to, co się wyniosło z domu rodzinnego, to, co się wyniosło ze szkoły. A jak się jest małżeństwem od 15 lat, to tam jest jeszcze to, co przez 15 lat robiliśmy w tej relacji. I czasem niewinne sformułowanie, gest, który nie ma żadnego podtekstu, jest jak nadepnięcie smokowi na ogon i smok rozdziera swoją paszczę, no i dzieją się różne rzeczy. I w relacji z dziećmi, tymi naszymi w domu, ten plecak też jest, ale to jest trochę inny plecak, to jest taki plecak, w którym jest najwięcej oczekiwań, jak to w tej relacji będzie i jak my marzymy, żeby budować relacje z dzieckiem. I jak ta nasza codzienność nie odpowiada tym naszym oczekiwaniom, no to przeżywamy frustrację, jakieś zniechęcenie, zastanawiamy się, po co nam te dzieci w ogóle były. No jest trudno i pewnie macie takie doświadczenie, że wiecie, z tymi obcymi dziećmi jakoś łatwiej, z tymi obcymi dorosłymi też łatwiej, a w tym domu, tam gdzie nam najbardziej zależy na relacjach, trudno. I dla mnie zgoda, nazywam to pokorą, to znaczy, czyli taka postawa pokory. Pokora dla mnie oznacza, że ja mam zgodę na to, że rzeczywistość dziś wygląda tak, jak wygląda. Ale zgoda nie oznacza, że ja mówię, no taka jest trudno. Tylko, że ja różne rzeczy, które robię na rzecz budowania relacji z moim dzieckiem, są z poziomu tej zgody. Czyli z poziomu tego, tak jest. I z tego miejsca, że mi jest tak trudno, że ja przeżywam rozczarowanie swoim macierzyństwem, że moje dziecko doprowadza mnie do szewskiej pasji, zajmuję się zmianą. Dlatego, że zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy my właśnie uznamy, że to jest ten moment w naszym życiu, że on tak wygląda. I to nie jest o zakładaniu worku opatrzniczego i samobiczowaniu siebie, że ja coś spieprzyłam. Nie. To jest o powiedzeniu, tak jest, a ponieważ ja nie chcę, żeby tak było, to z tego miejsca chcę zacząć budowanie. I mam takie dwie strategie, które są strategiami tylko dla mnie i dwie inne, które są strategiami dla mnie i dla mojego dziecka. Pierwsza z tych strategii to jest postawa jasność dla siebie. Tak ją nazywam.
Jeszcze raz powtórzę. Postawa, jasność dla siebie. To znaczy, że ja wiem, czego chcę. I dopiero kiedy wiem, czego chcę, idę do mojego dziecka. I ja się nauczyłam w rodzicielstwie dwóch rzeczy. A ja jestem typem choleryka i mnie nie jest łatwo, słuchajcie, w relacjach z innymi ludźmi. I ileś czasu zajęło mi nauczenie się tych rzeczy i bardzo dziś świętuję, że je umiem. I mam też takie przekonanie, że jak ja się ich nauczyłam, to inni też się ich nauczą. Pierwsza rzecz, jak moje dziecko mnie o coś prosi, to ja nie odpowiadam od razu, tylko sprawdzam w sobie odpowiedź. Wiecie, jak ono przychodzi i pyta, czy mogę bajkę, to ja nie mówię tak lub nie. Tylko jak ono mówi, czy mogę bajkę, to ja chwilę jestem i mówię nie. Dlatego, że jak ja nie od razu otworzę paszczę, to jest taki, wiecie, to się nazywa wgląd do siebie, że ja mam taki moment, żeby się skontaktować ze sobą. Jak ja mówię nie i ono pyta, a dlaczego? To mówię, dlatego, że dziś oglądałeś dwie bajki i ja już więcej nie chcę. I ja mówię to z zupełnie innej energii, niż jak ono przychodzi i mówi, mogę bajkę? Nie. A kiedy nie wiem, czy tak, czy nie chcę odpowiedzieć mojemu dziecku, to mówię do niego, nie wiem, chcę się nad tym zastanowić. Moje dzieci czasem mówią, za ile odpowiesz? I ja mówię, przyjdź za 10 minut i sprawdź, czy mam już odpowiedź. Albo mówię, jak się dowiem, to ci powiem. I wiecie, jak ja mówię nie wiem, to nie dlatego, żeby zbyć moje dziecko. To nie dlatego, żeby przedłużyć ten czas do odpowiedzi. Tylko dlatego, że ja naprawdę nie wiem. I to oznacza, że ja poświęcam teraz swój czas, żeby dowiedzieć się. Drugą rzeczą, którą się nauczyłam, to jest kiedy dzieje się coś między dziećmi, jeśli jesteście mamą więcej niż jednego dziecka, kiedy dzieje się coś między dziećmi, to ja nauczyłam się nie reagować od razu, kiedy słyszę, że między nimi się coś dzieje, tylko raczej uczę się, żeby stać i patrzeć i naprawdę zobaczyć, czy one potrzebują tam mnie, czy nie, czy to jest taka sytuacja, w której one się nauczą wyrażać tego, co jest dla nich ważne i mówienia nie, ja się nie zgadzam, żebyś ty mi to zrobił. Na początku swojego macierzyństwa bardzo często zadawałam sobie pytanie, o co mi chodzi? O co mi chodzi, kiedy mówię mojemu dziecku, nie obejrzysz tej bajki? O co mi chodzi, kiedy mówię do babci, nie chcę, żebyś kupowała mu czekoladę? O co mi chodzi, kiedy mówię, przestańcie się tłuc? Bo pytanie, o co mi chodzi, to jest pytanie, o jakie moje potrzeby ja się troszczę. I jak ja wiem, że ja się troszczę na przykład o spokój, bo jestem po ciężkim dniu i nie chcę, żeby moje się dzieci biły, to ja idę do nich do pokoju i mówię, ja potrzebuję ciszy. Chcę odpocząć, bo miałam trudny dzień. Znajdźcie proszę taką zabawę, która sprawi, że wy się będziecie bawić, ale ja też będę miała szansę odpocząć. Pamiętacie założenie, które powiedziałam na początku naszego spotkania? Ludzie chętniej z nami współpracują, jeśli my uwzględniamy także ich potrzeby. W mojej wypowiedzi powiedziałam, co jest dla mnie ważne, ale też powiedziałam, znajdźcie zabawę, która wam przyniesie też radość, ale nie skaczcie na Boga po tej kanapie i nie drzyjcie się w niebogłosy. Głosy.
To jest ta postawa, jasność dla siebie. Druga strategia, która też jest strategią tylko dla mnie. I to jest trudna strategia, ale możliwa do realizacji. To jest skupienie się na tym, że kiedy rozmawiam z moim dzieckiem, to celem jest rozmowa, a nie jakiś konkretny efekt. Jeśli idę do pokoju mojego dziecka, które nie oddało trzeciej pracy domowej w edukacji zdalnej, to moim celem nie jest przekonanie go do tego, żeby zrobiło dziś te trzy prace domowe i wysłało pani, tylko moim celem jest usłyszenie, co stoi za tym, że ono tych trzech prac domowych nie zrobiło. I to jest o celu rozmowy. Jeśli decyduję się porozmawiać z moim mężem, który regularnie, na przykład, nie wiem, co ci mężowie nie robią, wielu rzeczy nie robią, na przykład nie kosi trawnika, a przecież na to się umówiliśmy, to moim celem nie jest wywarcie na niego presji, żeby on kosił ten cholerny trawnik, tylko moim celem jest dowiedzenie się, dlaczego, skoro umówiliśmy się, a oboje jesteśmy dorosłymi ludźmi, na to, że on kosi trawnik, dlaczego on tego nie robi? I wiecie, w tej mojej chęci dowiedzenia się naprawdę nie ma takiej manipulacji. Ja się dowiem, a potem jakoś się tam zmuszę do tego. Tylko, że jeśli ja wiem, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią w danej chwili, to ja też wiem, że czasem pojawiają się różne przeszkody, które uniemożliwiają ludziom zrobienie tego, nawet do czego się zobowiązali. I wyobrażam sobie, że ktoś może nie chcieć kosić trawnika albo go nie kosić, bo jest zmęczony, bo uważa, że ten trawnik to nie jest priorytet w tym domu, bo wybiera pójście do lasu, żeby odpocząć, albo zabawę z dziećmi, niż koszenie trawnika. Albo przeczytał, że teraz są modne niekoszone trawniki i jeszcze zakwiecone te trawniki. Jak ja mam taką postawę, w której chcę się skupić na rozmowie jako rozmowie, a nie na konkretnym efekcie, to naprawdę bardzo często będę miała takie zaskoczenie, ponieważ i tak będzie efekt tej rozmowy. Taki albo inny, ale on będzie, bo być może na nowo ustalimy, jak to będzie z tym koszeniem trawy w naszym domu. Albo dowiem się od mojego dziecka, że ono naprawdę chce robić prace domowe, ale zapomina. Albo, że nie widzi żadnego sensu w robieniu pracy domowej, która polega na przepisaniu definicji z podręcznika, bo przecież ma ten podręcznik. To po co ma przepisywać tą pracę? To jest bez sensu. I zobaczcie, kiedy ja mam taką postawę otwartości wobec tego, co usłyszę, to mam też szansę sprawdzenia, jak to jest dla mnie. Kiedy ja słyszę, że dla kogoś jest bezsensem przepisywanie definicji. Albo jak to jest dla mnie, że ktoś wybiera pójście do lasu, a nie koszenie naszego trawnika. Łyk kawy i jestem. I teraz mam dwie, a myślę, że zdążę trzy strategie, które są bardziej konkretne niż gotowość, niż postawa i które są strategiami realizowanymi między mną a tobą, mały człowieku. Pierwsza z tych strategii to jest empatia. Pięknie w języku brzmiała empatia.
empatia, czyli umiejętność słyszenia za wypowiadanymi zdaniami potrzeb, o których ktoś nie mówi. Empatia, czyli podjęcie decyzji, że ja chcę usłyszeć, dlaczego dla ciebie to czy to jest ważne. I wyślę wam filmik z napisami, filmik Brené Brown i zrobię to na czacie, jak skończy się to nasze spotkanie. Filmik Brené Brown o tym, czym jest empatia, dlatego że w empatii są cztery elementy, których naprawdę można się nauczyć i kiedy my jesteśmy empatycznie nastawieni wobec drugiego człowieka, to ten drugi człowiek jakby szerzej się przed nami otwiera i też ma gotowość na to, żeby usłyszeć nas. I słuchajcie, jak, nie wiem, nastoletnie dziecko, nie wiem w jakim wieku macie dzieci, ale jeśli nastoletnie dziecko trzaska drzwiami, to empatia oznacza, i zadanie sobie takiego pytania, jaka potrzeba albo jak najpierw, jaka emocja towarzyszy mojemu dziecku, że trzaska drzwiami? Złość. Co się kryje za tą złością? Jaka potrzeba nie została przez niego zrealizowana? Nie jest zaspokojona, że trzaska drzwiami? Bezpieczeństwa, ponieważ dostało jedynkę w szkole. I teraz jak ja mam taką postawę, idę do mojego dziecka i mówię, że ja naprawdę rozumiem, że kiedy dostaje się jedynkę w szkole, to można się wściec. A jak jeszcze to jest taka jedynka, której zupełnie ktoś się nie spodziewał, bo jednak przygotował się na ten sprawdzian, to oprócz tej wściekłości pewnie może jest tam rozczarowanie i nierozumienie tego, jak to się wydarzyło. I moje dziecko mówi, dokładnie tak jest, jak mówisz. Najwidoczniej muszę być głupia. I postawa empatyczna każe mi iść dalej. Jak mówisz, że jesteś głupia, to dlatego, że naprawdę w to wierzysz? I ona mówi, no mamo, jeśli ja się uczyłam, a dostałam jedynkę, no to chyba jestem głupia. I zobacz, jaka piękna, jakby, wiecie, zaczyna się rozmowa o tym, co my myślimy o sobie, nie? I jak ja w tej rozmowie mogę wesprzeć moje dziecko. Empatia ma też drugą taką stronę, która nazywa się self-empatia, empatia dla samej siebie. I pociągnę ten wątek, bo myślę, że mamie, która słyszy, że jestem głupia od swojego dziecka, jest bardzo, bardzo trudno, bo nie do tego wychowujemy nasze dzieci. I wiecie, jak ja jestem pojawia mi się taka myśl, że Jezu, ona tak nie może mówić, nie? Przecież to nie jest prawda. To ja w empatii widzę mój lęk, mój strach, bo zależy mi, żeby moje dziecko dobrze o sobie myślało, żeby miało wysokie poczucie swojej wartości, żeby wiedziała, że jest wyjątkowa. I jak ja to mam, to widzę, jak ja ją mogę wesprzeć. Wiecie, poczucie wartości nie budujemy u dzieci, mówiąc, jesteś wartościowa. Tylko tworząc sytuację, w której dzieci doświadczają swojej sprawczości. Ale też robimy to, poczucie wartości budujemy też wtedy, kiedy pozwalamy dzieciom brania odpowiedzialności za to, co robią. Poczucie wartości to jest olbrzymi temat. Bardzo lubię wspierać poczucie wartości dzieci, bo ja jestem z takiego pokolenia, w którym dzieci i ryby głosu nie mają
i zależy mi na tym, żebyśmy wychowali pokolenie, w którym zarówno mały człowiek, jak i duży człowiek są ważni i że każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, ale też, że dziecko może naprawdę podejmować decyzje, które dotyczą jego. Czy ubierze te spodnie, czy te spodnie? Czy będzie jadł owsiankę na śniadanie, czy naprawdę nie cierpi tej owsianki i zje, wiecie, płatki kukurydziane? I myślę sobie o tym, co jest priorytetem: owsianka czy komfort jedzenia? Nie? Empatia, jednym z elementów empatii jest rezygnacja z tak zwanych złotych rad i rezygnacja z opowiadania, co ja bym zrobiła na twoim miejscu. Lubię myśleć o empatii, tak jak mówi Brené Brown, że empatia to jest święta przestrzeń, w której ktoś zaprasza mnie do swojego świata, nie po to, żebym ja dawała mu mój świat, tylko po to, żebym ja była obecna w jego świecie. Nie wiem, jak na was działają rady i czy za każdym razem chcecie radę. Ja nie. Nawet kiedy mówię, że nie wiem, co zrobić, to widzę, że kiedy ktoś daje mi radę, to mówię: nie, ale ja tak w ogóle nie zrobię. Wiecie, i widzę wtedy, że ja nie chcę rady, że to, czego ja chcę, to ja chcę być wysłuchana. I empatia jest narzędziem do bycia wysłuchanym i do słuchania drugiego człowieka. Kolejne narzędzie to jest nie równa się tak. Kiedy dzieci mówią na mnie, to one nie mówią mi nie, tylko mówią mnie mojej propozycji. Co to znaczy? Że kiedy ja mówię: chodźmy do lasu, i ono mówi nie, to ono nie powiedziało nie mi, tylko powiedziało: nie, ja nie chcę iść do lasu, bo chcę robić coś innego. I to jest o tym nie równa się tak. I kiedy ja jako dorosła w ogóle, wiecie, mam ochotę, żeby zapytać go: okej, a co ty byś chciał robić innego? Czyli jakby wychodzę naprzeciw jego tak, to wtedy nie musi się zdarzyć tak, że my nie pójdziemy do lasu. Tylko, że ponieważ jak ja usłyszę jego tak, to ono będzie czuło, że jest ważne, że jest tak samo ważne jak ten las, że ta zabawa klockami Lego nie jest mniej ważna niż pójście do lasu na świeże powietrze. Ono powie mi: ja się chcę bawić klockami Lego. Ja powiem: okej, bo jak ty się bawisz klockami Lego, to co się dzieje? No to wiesz, ja mogę konstruować, ja zacznę wymyślać, zbuduję teraz dom dla tego, a potem dla tamtego. I co? I to jest takie, wtedy ciągnę i mówię: co, i to jest takie ekscytujące? Ty lubisz tak konstruować i tworzyć swój własny świat? On mówi: tak, a wiesz, w tym lesie to ja muszę chodzić tylko i ty mnie pytasz, czy mi się tu podoba, a ja myślę, jak ja bym mógł coś zbudować. I wiecie, i możemy zostać w domu i on może budować klocki Lego, ale mogę też powiedzieć: a jak zbudujesz, to moglibyśmy pójść do lasu i możemy na przykład znaleźć w tym lesie takie miejsce do budowania. Ja na przykład wezmę sobie książkę, po czym książka: tam będziesz budował. I on mówi: no właściwie to możemy iść, bo wiesz, ja to nie lubię tylko chodzić po tym lesie, jak ty pytasz, a podoba ci się to drzewo, a słyszysz tego ptaka, to ja tego nie lubię. I myślę, że to jest trudne, żeby słyszeć nie, nie słyszeć nie, tylko słyszeć tak. I zamykanie przysłowiowej paszczy pozwala usłyszeć tak, bo kiedy dziecko mówi nam nie, nie, ja się na to nie zgadzam. I zobaczcie, my nie zareagujemy. Po prostu popatrzymy z zamkniętą buzią na niego.
i to przez chwilę potrwa, to co wiemy, jakby co się wydarzy? No w waszym przypadku nie będziecie używali rąk, nie? To naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. To może ten maluch powie, a wiesz, dlaczego ja nie lubię chodzić do lasu? Albo powie, Jezu, dobra, pójdźmy do tego lasu, ale dopiero jak ja ułożę klocki. Że my tego nie wiemy. Dlatego, że my za szybko reagujemy na nie i nasza reakcja zwykle to jest albo przekonywanie dziecka, żeby pokazać mu, jak, co takiego on zyska, kiedy pójdzie do tego lasu, albo też nasza reakcja na nie to jest obrażenie się. Trochę wiecie, foch rodzicielski, nie? Okej. Z tą zdolnością słyszenia tak, które kryje się za nie, jest taka konkretna strategia, która nazywa się wygrany-wygrany i której służy narzędzie, które nazywa się z kolei mikrokręgami albo mini-mediacjami. Wygrany-wygrany oznacza, że my rozmawiamy ze sobą na poziomie potrzeb, a nie strategii. Kiedy ja chcę iść do lasu, to dlatego, że chcę świeżego powietrza, że chcę odpocząć, że potrzebuję zieleni, żeby ukoić, nie wiem, moje zmęczone oczy od pracy na komputerze. A kiedy moje dziecko chce budować z klocków Lego, to dlatego, że chce konstruować, bawić się. Ono zaspokaja też, wiecie, swoją potrzebę sprawczości, sensu. I kiedy z jednej strony mam potrzebę odpoczynku i ukojenia moich oczu, a z drugiej strony potrzebę sensu i zabawy, i my zaczniemy o tym rozmawiać, to moje doświadczenie pokazuje mi, że da się znaleźć strategie, które uwzględnią i tą potrzebę, i tą. Nie zawsze, ale dość często da się. A w tych momentach, w których nie da się znaleźć, to da się wymyśleć dwie różne strategie bez naruszania granic tej drugiej osoby. Okej, to ja wychodzę na balkon, wkładam stopery do uszu i zawieszam wzrok na drzewie, które jest. I to jest przecież strategia na odpoczynek i na ukojenie moich oczu. I z tymi strategiami, i dlaczego ja zachęcam do tego, żeby spotkać się na poziomie potrzeb, a nie na poziomie strategii? Dlatego, że my mamy swoje ulubione strategie, jesteśmy do nich przywiązani, uważamy, że one są najlepsze na całym Bożym świecie i mamy tendencję przekonywania ludzi do tych strategii. A ludzie mają inne strategie, też ulubione i też uważają, że one są najlepsze na świecie i dlatego nie chcą się przekonać do naszych strategii. Ale jako ludzie mamy podobne potrzeby i moje dzieci wiedzą, że ja potrzebuję odpoczynku, ponieważ one też czasem potrzebują odpoczynku. Moje dzieci wiedzą, że potrzebuję zabawy, bo one też potrzebują zabawy. I dlatego ta strategia wygrany-wygrany, to spotkanie się na poziomie potrzeb jest dużo bardziej efektywne, skuteczne w relacji, w osiąganiu celów, efektu konkretnego, niż kiedy my się spotkamy na poziomie strategii. Strategia ostatnia, która jest mało doceniana i mało kultywowana w naszych rodzinach. Świętowanie. My świętujemy z powodu urodzin, awansów, imienin, narodzin dziecka. Ale świętowanie jako strategia obecna w relacji rodzic-dziecko, w takich relacjach rodzicielskich, domowych, jest czymś innym.
Świętowanie oznacza widzenie rzeczy, które są dla nas ważne jako rodziny, są ważne dla mnie, mamy, i dla ciebie, mojej córki, mojego syna, dostrzeganie ich i zatrzymywanie się na nich, po to na przykład, żeby wyrazić wdzięczność za to, co się dzieje. Wdzięczność jest konkretnym narzędziem do świętowania. Dam wam jeszcze jedno narzędzie za chwilę. Wdzięczność oznacza, że ja widzę, że coś dostaję dzięki temu, że ty zrobiłeś coś konkretnego. Wiem, że mogę odpocząć, ponieważ ty postanowiłeś uwzględnić moją prośbę i cicho się bawić. I kiedy odpocznę, to chcę, żebyś wiedział, że przyczyniłeś się do mojego dobrostanu, dlatego idę do ciebie i mówię, naprawdę ci dziękuję, że znalazłeś taką zabawę, która pozwoliła mi odpocząć. To dla mnie ważne. Kiedy ja wyrażam wdzięczność moim dzieciom, to moje dzieci też wyrażają wdzięczność mi, mówiąc, mamo, dziękuję, że zgodziłaś się na trzecią bajkę, chociaż chyba na początku nie miałaś ochoty, bo wiesz, dzięki tej bajce ja naprawdę dobrze się bawiłam, ja lubię oglądać bajki, więc dziękuję ci za to. Wdzięczność jest paliwem dla naszej codzienności. Kiedy my praktykujemy wdzięczność, to dużo łatwiej naszemu mózgowi, i to na to jest mnóstwo badań, dużo łatwiej naszemu mózgowi widzieć w codzienności dobre rzeczy, które się przytrafiają. Rzeczy pełne życzliwości, troski, wiecie, dobra i miłości. I moja zachęta dla was jest taka, zacznijcie od dzisiejszego dnia prowadzić dziennik wdzięczności. Są badania, które pokazują, że kiedy my piszemy, to w naszym umyśle kształtują się nowe połączenia neuronowe, a kiedy piszemy to, czego w życiu doświadczamy dobrego, wtedy uruchamia się dopamina, melatonina i jeszcze to jedno, które mi wypada, dopamina. Czyli te hormony, które gwarantują nasz dobrostan taki fizyczny. My mniej wtedy chorujemy, jesteśmy bardziej odporni na stres. Na czym polega prowadzenie dziennika wdzięczności? Na tym, że jeśli teraz jesteście w pracy zdalnej i po prostu siedzicie w domu, jest jeden zeszyt, który jest na waszym biurku, na komodzie, zawsze gdzieś pod ręką. Kiedy dostajecie od waszych domowników coś, co przyczynia się do waszego dobra, dochodzicie do zeszytu i piszecie. Moje dziecko zrobiło mi herbatę. Jestem mu za to wdzięczna, bo dzięki temu zaspokoił moją potrzebę widzenia mnie. Ważne jest, żeby pisząc w dzienniku, pisać o potrzebach, które zostały zaspokojone. Nie tylko co zrobiło moje dziecko, co zrobił mój partner, mój mąż, co zrobiła moja mama, ale jaką to zaspokoiło potrzebę. I drugą praktyką do tego, żeby świętować w swoich rodzinach, jest dziennik, to się nazywa The Matter, dziennik momentów, które mają znaczenie. Codziennie dzieje się coś, co ma dla nas znaczenie. Małe bądź duże, nie ma znaczenia. Co my widzimy, że to coś jest dla nas ważne. Na przykład to ma dla nas znaczenie, że świeci słońce. Ma dla nas znaczenie, że nasz sąsiad dzisiaj nie pali i nie śmierdzi. Ma dla nas znaczenie, że pani sprzątaczka posprzątała klatkę schodową. I zapisywanie rzeczy, które mają znaczenie dla mnie, jest też o budowaniu świata, w którym ja widzę, że dostaję różne rzeczy. A kiedy ja jestem w dobrostanie, to dużo łatwiej jest mi budować w mojej rodzinie przestrzeń, w której ludzie doświadczają dobrostanu.
Natomiast na zupełnie sam koniec chcę się z Wami podzielić taką praktyką, która nieraz wyciągnęła mnie z tak zwanej czarnej dupy w relacjach z moimi dziećmi czy z moim mężem. Ten dziennik nazywa się Moment of Grace, dziennik łaski. I to jest praktyka, którą ja polecam, kiedy w relacji z konkretnym człowiekiem jest nam trudno. Bo przyszedł taki moment w tej relacji, że jest nam trudno. Ten moment trwa 3 tygodnie, 2 miesiące, no po prostu jest nam trudno. Dziennik łaski polega na zapisywaniu i wiecie, to naprawdę ma znaczenie, że my piszemy. Nie, że ja sobie to powiem w głowie, dlatego że nasz umysł w tym momencie, w którym ja mówię, jak to dobrze, że on zrobił to i to, za chwilę mi podpowiada, ale wiesz, że wczoraj nie zrobił tego, a przedwczoraj jeszcze tego. Natomiast kiedy ja piszę, to ja jestem tylko w tym momencie, który ja piszę. Dziennik łaski polega na pisaniu tego, co zrobiła ta osoba, z którą jest mi trudno, co wywołało mój uśmiech. Tylko tyle. Taki uśmiech, że ja naprawdę się uśmiechnęłam, że wyplułam ze śmiechu zupę, albo że tak leciutko się uśmiechnęłam. Wiecie, że mój umysł albo moja dusza się uśmiechnęła. I chcę się z Wami podzielić osobistym moim doświadczeniem, bardzo dla mnie ważnym, w którym zobaczyłam, że ma znaczenie pisanie. My prowadzimy takie obozy rodzinne i na jednym z tych obozów od mojej kotrenerki usłyszałam o praktyce dziennika łaski. I to był trudny moment w relacji z moją najstarszą córką. I postanowiłam, że będę go prowadzić. Dopowiem jeszcze tak, bo kiedy piszecie te momenty, które wywołują wasz uśmiech, które zrobiła osoba, z którą przecież teraz wam jest trudno, to w waszym umyśle zapisuje się, że z tą osobą macie też dobre doświadczenie. I wasz umysł zaczyna widzieć zarówno dobro, jak i to, ten trud, który jest w tej relacji. I okazuje się, że to nie jest relacja, z którą trzeba się rozstawać. Nie? Że to jednak jest relacja, w której jest pewna równowaga. Usłyszałam na tym obozie, że jest dziennik łaski. I mówię, dobra, od dnia dzisiejszego to prowadzę. A ponieważ los to jest szelma i szybko nam daje takie doświadczenie, żebyśmy mogli zweryfikować te nasze postanowienia, to siedzę na obiedzie z moimi dziećmi, jem zupę i nagle moja córka mówi coś, co naprawdę wywołało u mnie śmiech, bo pamiętam, że wyplułam tą zupę. I wiecie, jeszcze tak się otarłam, nie powiedziałam, o mam. I ile trwa obiad? 20-30 minut, więc po tych 20-30 minutach idę do pokoju, biorę zeszyt i piszę. Pisze się to w obserwacji, tylko to, co się wydarzyło, bez żadnych uczuć, bez żadnych potrzeb, więc piszę. Kiedy Zosia na obiedzie powiedziała, i wiecie, że nie wiem, co ona powiedziała, mój umysł tego nie zapamiętał. Wiedziałam, że siedziałyśmy przy obiedzie, ale ponieważ tak dużo miałam z nią trudnych doświadczeń, mój umysł nie pamiętał, co ona powiedziała. I to mi bardzo pokazało, jak działa nasz umysł w relacji z drugim człowiekiem, kiedy jest trudno. My w pierwszej kolejności widzimy te rzeczy, które są rzeczami trudnymi. I pamiętam też, bo to było kilka lat temu, że mi w tamtym przypadku wystarczyły 3 miesiące pisania, żebym zobaczyła, jaką mam cudowną córkę. A za drugim razem, kiedy było mi trudno w relacji z moim mężem, wystarczyły mi tylko 4 tygodnie. I mam jeszcze za sobą trzeci raz, w którym chyba to trwało z 1,5 tygodnia tylko. Dlatego, że to, słuchajcie, to nie jest o pobożnych życzeniach, to nie jest o kreowaniu świata, którego nie ma, tylko to jest o doświadczaniu, o dostarczaniu naszej pamięci
rzeczy do zapamiętania, które naprawdę się dzieją, ale ponieważ kiedy jest trudno, to w naszym umyśle głównie działa kortyzon albo adrenalina, ta nastawiona na walkę, na przykład z tą drugą osobą, i w naszym umyśle nie ma miejsca na to, żeby na dłużej tam zapadały te dobre doświadczenia. I my musimy przypomnieć naszemu umysłowi, a robimy to wtedy, kiedy piszemy, bo wtedy tworzą się nowe ścieżki neuronowe i nowe przekaźniki idą z tą informacją dobrą do naszej pamięci długotrwałej i długoterminowej. To wszystko. Robię podsumowanie. Porozumienie bez przemocy jest postawą. Jest wolnym wyborem i decyzją. Decyzją o tym, że chciałabym na swoje zachowania i na zachowania innych ludzi patrzeć jak na czubek góry lodowej, wiedząc, że pod powierzchnią są uczucia i potrzeby, które doprowadzają mnie i ludzi do takiego, a nie innego zachowania. Porozumienie bez przemocy jest decyzją na patrzenie na siebie, na innych, na świat przez pryzmat potrzeb. Jest zaufaniem do tego, że robię najlepiej jak potrafię, a jeśli nie robię tak, jak bym chciała, to nie dlatego, wiecie, że jestem złym człowiekiem, nieudaczną matką, niewystarczająco kompetentnym rodzicem, tylko dlatego, że być może brakuje mi zasobów, żeby wybrać strategie, które są wspierające dla mnie i dla moich dzieci. I jeśli brakuje mi zasobów, to pora, żebym się zatroszczyła o nie. Pora, żebym odpoczęła, żebym napiła się. Jeśli macie małe dziecko w domu, sprawdźcie, kiedy ostatni raz napiłyście się wody. Kiedy ostatni raz spałyście 8 godzin. A teraz w edukacji zdalnej, jak mamy dzieci zdalne i ciągle zabezpieczamy je, kiedy ostatni raz zrobiłam coś tylko dla siebie. Porozumienie bez przemocy jest wyborem, żeby mówić o swoich uczuciach. No i teraz powiem coś trudnego. Nawet jeśli ludzie nie potrafią tak rozmawiać, żebym powiedziała, że boję się, że jest mi trudno z tym, że naprawdę się wściekłam. I teraz dlaczego? Dlatego, że nie mam pewności, dlatego, że nie rozumiem, co się dzieje, dlatego, że zależało mi na tym. Jest wyborem, żeby mówić o sobie bez naruszania ciebie. Porozumienie bez przemocy mówi, to ty jesteś odpowiedzialny za swoje uczucia i potrzeby, a ten drugi człowiek, jeśli będzie chciał, bo jest wciąż wolnym człowiekiem, to jeśli go poprosisz, to zaspokoi twoje potrzeby. Albo powie nie, ja nie mam na to miejsca. I wiecie, na świecie jest 4 miliardy ludzi. W Polsce żyje 30, chyba 8 milionów ludzi. Mamy jakiś krąg znajomych, ileś przyjaciół. Jedną mamę, jedną teściową. Możemy prosić różnych ludzi o pomoc zamiast wciąż tych samych. Porozumienie bez przemocy jest o tym, że warto robić rzeczy, które warto robić, nawet niedoskonale. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Nie ustaliłam tego z panią Agnieszką. Chciałabym sprawdzić z Wami w takim razie, żebyście napisały na czacie, czy dla Was jest ok, jeśli pokażę Wam książkę, którą napisałam, bo ta książka
zbiera recenzje takie, że to jest książka bardzo prosto napisana o porozumieniu bez przemocy. Książka, która naprawdę prostym językiem pokazuje różne rzeczy. Więc jeśli, choć wiecie, choć myślę, że nic złego jest w autoreklamie, skoro się dobrze napisało książkę chyba, nie? A więc jeśli chcecie, to chętnie ją pokażę, bo ja też myślę o tym, że to jest dobra książka na początek. Okej, w autoreklamie organizator nie widzi problemu. Napisałam taką książkę, Jak zrozumieć się w rodzinie. I ta książka ma niedużo stron. I wiecie, wydało ją Natuli. Natuli ma taką misję, żeby wydawać serię książek, które nazywają się książkami pierwszego kontaktu, czyli że są to takie książki, po które mają sięgnąć ci rodzice, którzy są na początku jakiejś drogi. I tam jest taka książka wśród tej serii, którą ja też bardzo, bardzo lubię, Jak zrozumieć małe dziecko dla rodziców do trzeciego roku życia, dzieci. I nad tą książką naprawdę długo pracowałam, żeby ona była napisana takim językiem zrozumiałym, więc bardzo mnie cieszy, jak ludzie, którzy ją czytają, piszą: tak, ona jest zrozumiała. Nareszcie wiem, o co chodzi z tym porozumieniem bez przemocy. Więc ja ją polecam. Z mojej strony to wszystko z wykładem, a teraz czekam na Was, na Wasze pytania, na podzielenie się. Ja bardzo chcę podziękować Pani Monice. Dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie.